Ja się nazywam Janek Zając, to jest Paweł Kucharski. Jesteśmy współzałożycielami Soutrendera. Paweł jest główną osobą odpowiedzialną za sprawy techniczne. Ja się zajmuję raczej częścią biznesową. I tak stwierdziliśmy, że to jest dobry temat, żeby porozmawiać, opowiedzieć wam o nim we dwie osoby. Skąd my się wzięliśmy? Wzięliśmy się między innymi z Aulerów, które niedawno dostaliśmy. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nagroda, która miała swoje korzenie na Auli, Właśnie została przez nas ostatnio odebrana. I też wzi ogólnie wzięliśmy się tutaj dzięki auli, którą parę lat temu, dawno, dawno temu, jeszcze chyba ze cztery siedziby temu, jak odbywała się na wspólnej, żeby były pierwsze aule historyczne, zacząłem tam chodzić i stamtąd się pojawiły jakieś takie niemądre myśli, żeby jakąś firmę założyć, robić startupy, i później to już jakoś tak poszło samo z siebie. Czym się zajmujemy w Soutrenderze? Mamy to szczęście, że zajmujemy się w Soutrenderze bardzo podobnymi rzeczami, którymi się zajmujemy też na uczelni, w moim przypadku na Uniwersytecie Warszawskim, czyli analizowaniem danych, tworzeniem narzędzi pomagających te dane analizować. Skupiamy się przede wszystkim na social media. SoTrender, główny model biznesowy to jest narzędzie online, gdzie możecie się zalogować, sprawdzić sobie statystyki własnych czy też cudzych kampanii, możecie się dowiedzieć z niego, zaraz będziemy pokazywali co zrobić, żeby było lepiej i możecie te wskazówki wprowadzać w życie na różne sposoby. Trochę robimy też takich dodatkowych usług badawczo-doradczych, jakieś raporty, analizy bardziej szyte na miarę, o tym też będziemy trochę mówili, bo tam też big data czasem się pojawia. Pracujemy głównie dla klientów dużych, bardzo dużych dla agencji ich obsługujących, ale nie tylko. Mamy też wśród klientów jakieś małe firmy typu chata wędrowca, bardzo fajne schronisko w Bieszczadach, które też z naszego big data korzysta, w szczególności z jednej funkcji segmentacji fanów, o której będziemy mówili. Również parę innych firm. Staramy się, jak możemy. Działamy na rynku od dwóch lat, mamy w tym momencie ponad 200 klientów pochodzących z 18 krajów i ostatnio się w dużym stopniu skupiamy na Londynie, tymże rynku. I tak jeszcze na koniec, a propos tego, co robimy, taka nas miłe zaskoczenie ostatnio spotkało, bo ktoś zrobił nowy marketing, zrobił ranking największych polskich fanpage'y czy tam marek brandowych I tak się nagle zorientowaliśmy, że cała pierwsza piątka to są nasi klienci. I co więcej, z pięćdziesięciu największych w tym momencie, już ponad trzydzieści, to też są nasi klienci. I tak naprawdę, jakby powiedzmy, to już nie pięć z pięciu, ale sześć z pierwszych sześciu w tym momencie się stało naszymi klientami, i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni. A teraz wam powiemy o tym, jak obrabiamy Big Data, co z tym robimy i jakie jest nasze podejście, stąd też ten Soutrender Style w tytule. No właśnie, zawsze dalej w tych prezentacjach Janek zaczyna opowiadać, co trzeba wrzucić na Facebooka, żeby się znaleźć w, tych, w tej pierwszej piątce i dlaczego to nie są koty. A dzisiaj opowiemy trochę bardziej o, o tym, co stoi, co stoi za so trenderem, jak to działa. No i zawsze jak są big data, to zaczyna się od tego, że się pokazuje liczby, im większe, tym jest fajniej, i tak. My nie jesteśmy jakąś specjalnie wielką firmą, więc te liczby może nie są powara powarające, natomiast no, dla nas są całkiem duże. Więc ponieważ my nie mamy własnych danych, dane czerpiemy z dostępnych kanałów, to są publicznie dostępne dane poprzez API z Facebooka, z YouTube'a, z Twittera. W tej chwili tego ciągniemy naprawdę sporo to jest około miliona API które robimy dziennie do tych API i 26 gigabajtów surowych danych pobieranych z tych serwisów. To po to, żeby analizować 7 milionów stron, które w tej chwili mamy u nas w bazie. Nie wszystkie analizujemy w 100% tak samo dokładnie, ale około 100 tysięcy analizujemy w sposób bardziej dokładny. I dla tych 100 tysięcy dziennie ściągamy 250 tysięcy postów, pod którym jest ponad 160 milionów interakcji. Więc no, jest tego troszeczkę, żeby przejrzeć. Jeszcze dodam jedną rzecz, że my nie jesteśmy social media monitoringiem. Nie zajmujemy się social media listening, zajmujemy się social media analytics and optimization, czyli nie wchodzimy w ogóle w profile prywatne, zajmujemy się tylko i wyłącznie przestrzenią publiczną, czyli fanpage'ami, kanałami na YouTube i tak dalej. To temu, co służy do prowadzenia kampanii reklamowych. Znamy bardzo fajnych specjalistów, które tworzą narzędzia od social media monitoringu, i to jest komplementarne wobec nas. Dzięki temu, między innymi dlatego, że chcieliśmy uniknąć różnego rodzaju problemów związanych z prywatnością, z danymi osobowymi. To jest tak, jak Janek potwierdził, to są wszystko dane publiczne, takie jak, jak na stronach facebookowych, y, czy innych profilach, które normalnie widać w internecie, tak? E, no dobrze, te dane jakoś trzeba zapisać, tak? Tego jest całkiem sporo, z tych 25 gigabajtów, które pobieramy, tak naprawdę wszystko to są, to są nowe rzeczy. E, no my je w tej chwili zapisujemy w dwóch miejscach. W MySQL-u, dobrze znany, mamy w tej chwili 20 miliardów rekordów w, w, w naszych bazach które zajmują 6 terabajtów no i od niedawna stosujemy to co, co się zawsze o czym się zawsze mówi w przy Big Data tak, o Hadoopie, o cudownym rozwiązaniu, które rozwiązuje wszystkie problemy. E Używamy dwóch rzeczy dlatego, że jedno jest fajnie skalowalne, a drugie jest stabilne tak, więc y nie da się y mieć jednego i drugiego. E no i dalej, żeby już nie wchodzić w jakieś straszne technikalia, Python, AR to są takie dwa sądzę, standardowe narzędzia używane w wielu firmach do tego, żeby coś z tych danych wycisnąć. E, no właśnie. To mamy fajną bazę danych, całkiem sporą. Można tam się mm, wiele różnych ciekawych informacji doszukać. E, natomiast trzeba coś z tymi danymi dalej zrobić. E, no i to o tym chcemy dzisiaj opowiedzieć: o tym, e, co my robimy z danymi, co można robić z danymi. I, i jak to wygląda w sątrenderze. Pierwsza rzecz, no to na pewno warto dane jakoś wizualizować, w sensie wykresów. Każdy klient najchętniej widziałby jedną cyfrę, a nawet nie jedną tylko sześć, żeby można było wybrać tą jedną, która akurat fajnie, fajnie rosła w danym okresie, zaraportować klientowi. To jest taki podstawowy widok, dashboard strony na Facebooku w naszym narzędziu który prezentuje te rzeczy, które są tak naprawdę najważniejsze e, dla danego profilu. Wyciągamy to z tych wszystkich danych, które zbieramy, Sub, taka zgrabna forma, podsumowanie, żeby było wiadomo, co się dzieje. E, to jest tak naprawdę najbardziej podstawowy krok, wiadomo wszyscy, wszyscy to robią, wszyscy pokazują wykresy w czasie czy w innych jednostkach. Tu mamy wykres e, godzinowy. To jest no. dla fanpage'u Aula Polska. Dokładnie. Tak, no PAN5 jest, jest mały, niewielu użytkowników aktywnych, ale jednak w ciągu dnia te aktywności się jakoś rozkładają. Niektórzy trzecia, czwarta jak widać, te, też coś tam na fanpage'u auli robią. No dobrze, ale idziemy krok dalej, tak? Nie każdy wykres jest fajny, nie, nie każdy jest w stanie z tego wykresu coś odczytać, czy coś z tym wykresem zrobić. To wymaga dalszych nakładów pracy pomagamy naszym klientom, chcemy żeby oni czuli się szczęśliwi skorzystając z naszego narzędzia, dlatego stworzyliśmy e, coś co nazwaliśmy raporty automatyczne. Wybieramy z tych wszystkich wykresów, których u nas w narzędziu jest kilkadziesiąt, te które są najważniejsze, dokładamy do tego automatyczny opis, który się zmienia w zależności od tego czy na wykresie rośnie, maleje, pokazane są najważniejsze daty, wzrosty, Tutaj akurat mm, może nie jest to najlepszy przykład, ponieważ na fanpage'u faktycznie mało się dzieje, więc ciężko ten wykres też opisać z takiej ilości tekstu. Natomiast nasz raport ma kilkanaście stron, on jest w pełni automatycznie generowany, e, zawiera, za, zawiera pełnotekstowe opisy, które są dostosowane do tego, e, co, się pokazu, co, co się działo na fanpage'u. Taki raport można wydrukować sobie i mieć gotowe podsumowanie. Zdarza się, jak pracujemy z klientami, którzy są agencjami, że tak właśnie do agencji dzwoni klient o godzinie 17 i się domaga czegoś na następny dzień rano, no to człowiek z agencji loguje się, zapuszcza, po minucie ma gotowy raport, kilkanaście stron w PDF-ie, w ten sposób wyglądający może mieć po polsku, może mieć po angielsku wszystko opisane pełnotekstowo, może dać własne komentarze, no i potem idzie rano i mówi, północy siedziałem, ale zrobiłem ten raport, 15 stron dla pani, pani Zosiu. Lub też drugie zastosowanie, może trochę bardziej uczciwe, no to jest kwestia szybkiego spojrzenia na to, co się dzieje na przykład w całej branży. Czyli generujemy takie raporty, drukujemy i w pół godziny macie przegląd całej kategorii produktowej, co kto robi. No właśnie, plus jest taki, że nie trzeba chodzić po narzędziu i otwierać kolejnych stron i zastanawiać się, co jest tak naprawdę istotne. No dobrze, idziemy kolejny krok dalej, tak? Mamy już fajnie opisane wykresy. Mamy też coś takiego jak zaangażowanych użytkowników. tak? No akurat aula, no niewielu użytkowników zaangażowało w ostatnim okresie 82, ale mamy takie strony, które angażują setki czy nawet miliony. No i w tym momencie, przejrzenie czy wybranie jakiejś interesującej nas grupy osób, nie wiem, do kampanii, czy do współpracy, czy do. Poprowadzenia profilu, tak, jako, jako moderatorzy, jako osoby, które, które tworzą content, yy, no jest zadaniem korkołomnym, tak. Do tego my wprowadziliśmy coś, co znowu pomaga naszym użytkownikom. Przeanalizowaliśmy aktywności z całej naszej bazy, yy, podzieliliśmy je na segmenty, opisaliśmy to wzorami matematycznymi yy, i mamy w tak naprawdę pięć segmentów, z których od lewej macie yy, segment, w którym są tak naprawdę ludzie najmniej wartościowi, tacy, którzy... Bardzo rzadko są aktywni, którzy niewiele robią. I on z reguły stanowi od 50 do 80% osób aktywnych na, danym, na danej stronie. A po prawej stronie są ludzie, którzy są najbardziej aktywni. To zawsze jest, zawsze jest jakiś promil, tak? tak? Tak to wychodzi, mimo że to po prostu tak nam wychodzi z tych analiz. I dzięki temu możemy z, takiej, z kilkuset tysięcy odsiać z tysiąc czy dwa tysiące najbardziej wartościowych użytkowników yy, i z nimi dalej pracować. To jest tak naprawdę segmentacja behawioralna w dowolnym okresie, możecie sobie zmienić i od razu po paru sekundach się przeładowuje, macie z jednej strony wielkości segmentów, z drugiej strony przynależność osób do konkretnego segmentu. A tak jak widzicie w tym przypadku Big Data jest potrzebne przede wszystkim po to, żeby stwierdzić, że najbardziej wartościowym oddanym fanem Aula Polska jest kto? Artur Kurasiński. <laughs> Dokładnie. Nasza segmentacja jeszcze ma tą zaletę, że działa na różnych okresach czasu, tak, tak naprawdę opiera się tylko na aktywnościach, na, na zachowaniach danych użytkowników z danego okresu czasu, tak więc nie wsadzamy ich do jakichś szufladek na stałe, tylko na podstawie tego, co faktycznie zrobili, ich oceniamy. Jeżeli ktoś już ma opisane wykresy, ma raport, w którym ma wybrane najważniejsze dane. Pomogliśmy mu segmentować fanów, ale to dalej dla niektórych klientów jest, jest za dużo, bo mamy takich klientów, którzy chcą dostać gołego Excela i ich nie interesują wykresy, ale ich jest naprawdę niewielu. Natomiast dla większości te wszystkie cyfry, wykresy to jest czarna magia ciężko się przez to przebić, ciężko to zrozumieć. Dlatego stworzyliśmy coś, co ma tym wszystkim klientom pomóc czyli automatyczną interpretację. Tego, co się działo na fanpage'u. Proste wskazówki, kilkadziesiąt algorytmów, które na bieżąco sprawdzają dane, szukają różnych wzorców i podsuwają użytkownikowi informacje. Od najprostszych, gdzie analizujemy to, czy profil został poprawnie założony, czy wszystkie rzeczy, które zaleca dany operator platformy, zostały wykonane, żeby profil działał najbardziej efektywnie. Po analizę zachowań fanów, tego, kiedy fani byli aktywni, czy prowadzący, wchodzi w interakcję z fanami i po analizę tego, co się jak prowadzący działa, czy działa regularnie, czy publikuje dostatecznie dużo, które publikacje prowadzącego są interesujące. Więc oceniamy to w czterech kategoriach. Podajemy podajemy Potem podsumowanie. No i przykład, tak jak to, jak to działa. Tutaj mamy fanpage linii lotniczej, wykres aktywności godzinowej. No i wskazówka, która została wygenerowana, pokazuje, że należy się na trzech godzinach skupić. W przypadku prowadzenia fanpage'a są to istotne godziny, kiedy fani się angażują. To jest tak, jak są ludzie, którzy wolą sami patrzeć na wykres, a zdecydowana większość naszych odbiorców są ludzie pracujący w marketingu, w pr mający niewiele czasu, którzy bardziej sobie cenią konkretną rekomendację, a jak chcą, zawsze mogą zobaczyć powiązane dane i iść dalej tą drogą. No i dobra, drugi przykład. Od innej strony. Czyli aktywność prowadzącego. Widać, że tutaj ktoś ma jeden, w jeden wieczór, e, obskakuje cały fanpage, tak raz w tygodniu, e, poświęca, poświęca zarywa noc i odpowiada na wszystkie wiadomości. E, dlatego dostaje wskazówki, żeby działał bardziej regularnie e, i robił to codziennie, tak, tak jak zaleca e, operator platformy, w tym wypadku Facebooka. Więc. To jest nasze podejście, jeśli chodzi o automatyzację. Tak? To, że prezentacja to jest tak naprawdę pierwszy krok, który, który robimy z danymi, natomiast dalsza interpretacja, przetwarzanie, podawanie tych danych w sposób e, strawny dla użytkowników, to jest tak naprawdę wyzwanie, jakie stoi przed przetwarzaniem big data e, i to, co jest z big data najtrudniejsze, czyli to, żeby tą informację z big data wydobyć. Dobrze, a teraz Janek opowie, co robimy oprócz takich automatycznych rzeczy, czyli o wszystkich naszych raportach niestandardowych i innych analizach robionych przez nasz zespół analiz. Działamy tak, działamy jak najbardziej też jak, jaka firma badawczo-doradcza, czasem to jest tak, że jak się y, pytania stają się powtarzalne, parę razy trzeba zrobić coś podobnego, to wrzucamy to do narzędzia lub w inny sposób automatyzujemy. Nawet jeśli to są jakieś jednorazowe rzeczy, to one i tak są w dużym stopniu wykonywane w oparciu o skrypty, które są jak najbardziej powtarzalne. Tak, To wszystko, co zaraz pokażę jest zrobione tak, żeby można było łatwo robić to samo na przykład dla wielu stron czy wielu kategorii produktowych. I to na przykład to jest coś, co jeszcze w Polsce się o dziwo nie przyjęło, natomiast zaczęliśmy robić dla naszych klientów w Anglii. Przełożenie kampanii w innych kanałach na aktywność w social media. Czyli z jednej strony mamy aktywność Marek to z całej kategorii produktowej w jakichś tam miejscach typu Facebook, Twitter, YouTube, i na to są nałożone okresy coś, co się dzieje też w innych miejscach, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście kampania miała konkretny oddźwięk. Bardziej dokładnie mówiliśmy tutaj o wykorzystaniu informacji o aktywnościach fanów w różnych miejscach i to też można sobie mapować, co robią zwolennicy fani danej marki na tle albo innych marek, czyli to jest ten w lewym, górnym rogu po prostu sprawdzenie dla kategorii produktowej, jak wygląda segmentacja użytkowników pomiędzy poszczególnymi markami. Lub też to, co jest z drugiej strony, po prawej stronie slajdu, to jest kwestia segmentacji względu na płeć. Można sobie sprawdzić, jak się wasza marka czy fanpage, jeśli chodzi o płeć zaangażowanych osób, plasuje na tle różnych innych. Lubimy sobie czasem też porysować sieci społeczne, tym się też trochę zajmowaliśmy. Można sobie na przykład taką sieć stworzyć w oparciu o to, gdzie jeszcze są aktywne osoby zaangażowane w jakąś tam markę. To jest znowu przykład, który żeśmy ostatnio robili dla polskich sieci detalicznych. To jest zdecydowanie najsilniejszy związek jest pomiędzy Lidlem a Tesco. Ale to jest częściowo wytłumaczalne też tym, że to są ogólnie dwa najsilniejsze fanpage w tej kategorii. Natomiast czasem wychodzą bardzo ciekawe zależności, że niekoniecznie ci, którzy powinni być blisko siebie, stają się bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o jakieś tam preferencje fanów wyrażane w social media. Trochę z innej beczki czasem robimy też żeby, też po to, żeby nasi analitycy odpoczęli, coś, co nie jest bezpośrednio z social media związane. To jest taki bardzo fajny raport na temat widoczności w Google, zrobiony przez Lead Ballet, firmę, z którą tam. Współpracowaliśmy przy tym projekcie. Naszym wsadem były właśnie tego rodzaju wykresy, czyli. Zobaczymy, o. Naszym wsadem były tego rodzaju wykresy i też od razu z takim automatycznym opisem, czyli strony z jakiejś tam kategorii, w tym momencie telekomy, które. Jak wyglądała ich średnia pozycja w poszczególnych miesiącach? Natomiast to, co jest tutaj najciekawsze z punktu widzenia, jakieś tam obróbki big data, tego rodzaju opisy jak najbardziej się mogą generować automatycznie. Na tej zasadzie wydajemy sobie co miesiąc raport, fanpage trends, gdzie mamy kilkaset stron robionych prawie zupełnie automatycznie. To jeszcze inne zastosowanie, coś co zaczęliśmy ostatnio robić z pewnym wydawcą internetowym, czyli ja jestem kibicem, lubię sobie czasem poczytać o wynikach meczu, o tym co się działo i tak zwróciłem uwagę, że generalnie wyniki, jakby newsy sportowe to bardzo często to jest taki opis tak naprawdę oparty na danych, kto strzelił, w której minucie, która to była porażka, w której kolejce i tak dalej. Na tej samej zasadzie przymierzyliśmy się ostatnio do opisywania Newsów. akurat zaczęliśmy od sportu, ale to w paru innych dziedzinach też można zrobić. Cały ten opis, który robiony jest tutaj, jest robiony zupełnie automatycznie. Trzeba raz zastać bazę danych, kto z kim grał, kto strzelił, w której minucie, mając historię, jak to się działo w poprzednich kolejkach, w minutę generują się tego rodzaju opisy, które mogą albo służyć do, powiedzmy, jako podbudowę do artykułów, żeby sam dziennikarz nie musiał wyszukiwać, że Pogoń Szczecin to jeszcze od siedmiu kolejek nie wygrała, a Legia wygrała czwarty raz z rzędu i za każdym razem do zera. Ewentualnie też dla wydawców internetowych, do tworzenia tak zwanych jednostek treści. Tak, wiadomo, że na przykład o ile jeszcze o Lidze Polskiej to ktoś może pisać artykuły, o tyle też agencje prasowe zrzucają wyniki Ligi Fińskiej, Brazylijskiej i czwartej Ligi Francuskiej. Raczej nikt tego opisywał nie będzie, ale być może Google zechce przeczytać i zindeksować tego rodzaju strony. Właśnie, a teraz my tutaj możemy analizować. E, tworzyć algorytmy, coraz lepsze dopasowania, tak, bo big data to też personalizacja, której tutaj pewnie ktoś, ktoś będzie mówił albo na innej konferencji. A i tak na końcu. To mi się ostatnio przytrafiło na Facebooku. I to nie tylko mi, widzicie, 35 tysięcy ludzi już to polubiło. Ale nie polubiłem, stwierdziłem, że się nie dam. No dobrze, dziękujemy bardzo.